Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was tak książkowy 12 potraw, który stworzyła Kat Vloguje. Link do jej filmu, do jej kanału znajdziecie pod spodem i znajdziecie tam też pytania, jeśli ewentualnie ktoś z Was chciałby powtórzyć ten tak, jeśli nagrywacie na YouTube'a. A ja przechodzę już do pytań, bo coś czuję, że zejdzie mi się, zanim to nagram. Mam tutaj wypisane mniej więcej te książki, które chciałabym pokazywać. I pierwsze pytanie, pierwsza potrawa to barszcz z uszkami. Zwykła książka z niezwykłymi dodatkami. I ogólnie będę też się odnosić do tych potraw. Barszcz z uszkami bardzo dobry. Natomiast gdyby nie było uszek, to już by nie było to. I tak samo z książkami. Tutaj pokażę dwie i przeważnie będę pokazywać po dwie książki. Pierwsza, o której chciałabym wspomnieć, to taka książka, którą czytałam jakiś czas temu i dość dawno o niej nie wspominałam. To jest książka Noc, w której zniknęła, czyli thriller, w którym właśnie podczas imprezy, po imprezie, dwójka młodych rodziców, chyba 19-letnich, nie wraca z powrotem do domu. No i wydaje się, że to jest taka zwykła historia, taki kryminał, thriller od zaginięcia nastolatków. Może nie chcieli się tym dzieckiem swoim zajmować, może chcieli trochę życia poznać, ale później pojawiają się takie zwroty akcji. Dużo tutaj jest psychologii i właśnie ta psychologia sprawia, że ta książka jest niezwykła. Mamy tutaj naprawdę dużo wątków, które zaciekawią masę osób, więc też myślę, że to jest dość uniwersalna książka, która wielu osobom może się spodobać, mimo że na pierwszy rzut może się wydawać zwykłym po prostu thrillerem. Kolejną taką książką, którą bym chciała tutaj wspomnieć, jest książka Toń i ogólnie cykl wrocławski Marty Kisiel, o których to książkach niedawno też wspominałam, bo zakończyłam ten cykl. To jest seria, która byłaby totalnie normalną jakby obyczajówką, powiedzmy, gdyby nie ten wątek paranormalny, bo mamy tutaj podróże w czasie. Bohaterowie tutaj potrafią przemierzać przeszłość, potrafią się przenosić do różnych czasów. Ta przygoda się toczy pomiędzy dwoma jakby warstwami tego czasu, między teraźniejszością a czasami wojennymi w większości, jeśli chodzi o ten cykl. No i te wątki przeszłości, te wątki właśnie zmiany czasu, przenoszenia się w czasie, to jest taka wisienka na torcie, która sprawia, że ta seria jest o wiele lepsza, niż by była, gdyby, no nie wiem, moja opinia, bardzo lubię podróże w czasie, byłaby ta seria dużo słabsza, gdyby tych elementów nie było i wydaje mi się, że to jest coś, co wyróżnia tę serię. No i też w sumie takim niezwykłym elementem na tle innych może książek fantasy, urban fantasy, jest to, że przenosimy się do Wrocławia i że właśnie te czasy wojenne we Wrocławiu, ta taka skomplikowana trochę historia miasta jest tutaj wspominana i to jest też coś, co wyróżnia tę książkę i sprawia, że jest ona czymś po prostu więcej niż tylko kolejnym urban fantasy. Kolejna potrawa śledzie, czyli książka z uniwersalnymi wartościami i przekazem. Ja śledzi nie jem i ogólnie to jest potrawa, którą na Wigilii raczej omijam. Jakoś zimne ryby nie za bardzo. Także za bardzo to nie jest moja potrawa, ale książki jak najbardziej są moje. I wybrałam tutaj dwie, chociaż szczerze mówiąc miałam więcej do pokazania tutaj, jeśli chodzi o uniwersalne wartości. Natomiast pokażę te inne książki po prostu w innej kategorii, żeby się nie powtarzać za dużo. I po pierwsze wzięłam Kwiaty dla Algernona, czyli jedna z książek tego roku, która no, zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie, bardzo długo czekałam z czytaniem tej książki, jakoś się opierałam, ale po przeczytaniu muszę Wam, no chciałabym jakby przypomnieć Wam o tej książce, chociaż ją pewnie większość z Was już kojarzy, bo wiele osób ją pokazuje. Kwiaty dla Algernona mają te wartości uniwersalne związane z empatią, moim zdaniem. Z taką tolerancją, ale no, ta książka uczy nas takiej wrażliwości trochę na drugiego człowieka. Nie robi tego wprost, nie robi tego bardzo tak chamsko i dobitnie, natomiast sugeruje nam pewne rzeczy i to jest też w tej książce świetne. Czyli generalnie empatia. Ta książka uczy nas empatii wobec osób niepełnosprawnych z jakimiś deficytami umysłowymi szczególnie, no bo kiedy ktoś jeździ na wózku, no to widzimy, że ta osoba jest niepełnosprawna i jakby akceptujemy to w jakiś sposób i potrafimy się może zachować bardziej, a kiedy osoba jest z jakimiś tam niedoborami umysłowymi, to wtedy trudniej nam
wydaje mi się, ogólnie zaakceptować, łatwiej te osoby wyśmiać, a ta książka pokazuje, że tacy ludzie też mają uczucia i też mają swój wewnętrzny świat. I to jest bardzo przejmujące. Dalej, kolejna książka, to jest coś, o czym ja jeszcze nie wspominałam na kanale. Znaczy, może wspominałam, ale świeżo jestem po lekturze, więc mogę ją pokazać. I ta książka zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie. Łuk triumfalny dla mnie przy Na zachodzie bez zmian to jest nic. Na tej książce płakałam. Ta książka po prostu mnie zgniotła i zmieszała z błotem tych okopów na zachodzie. To jest historia antywojenna, historia oparta na wspomnieniach samego autora, czyli Ericha Marii Remarka. To jest historia młodych ludzi, prosto po prostu z murów, z ławy szkolnej. 19-latkowie idą na front i to są historie po prostu z frontu, z I wojny światowej. I ta książka jest uniwersalna ze względu na ten wydźwięk antywojenne. Moim zdaniem od 100 lat ponad, kiedy tutaj toczą się te wydarzenia, nic się nie zmieniło. Wojna jest dalej jakimś takim, jakąś taką rozgrywką w szachy, w której pionkami są ludzie i dla osób, które mają możliwość decydowania, to są po prostu no nic nieznaczące, jakieś liczby, które można zdmuchnąć z planszy. A w tej książce poznajemy perspektywę żołnierzy, perspektywę ludzi z krwi i kości. I to są przerażające obrazy. I też pierwsza wojna światowa to jest chyba taki moment, o którym trochę zapominamy, bo później druga wojna światowa ją przyćmiła. Więc warto wrócić też do tego. A jeśli chodzi jeszcze raz o wartości uniwersalne w tej książce, no to to przesłanie antywojenne przede wszystkim. Pacyfizm, bezsens wojny, bezsens tego cierpienia młodych często ludzi, ale ogólnie ludzi, żołnierzy, też takie trochę niezrozumienie. Idziesz raz na wojnę i już potem nie wracasz tym samym człowiekiem i ani ty nie zrozumiesz ludzi, którzy żyli po cywilnemu, powiedzmy, ani oni nie zrozumieją ciebie, który wracasz z tego frontu. No i ta książka bardzo była trudna i przejmująca i uniwersalna. I szczególnie wydaje mi się, że w tym momencie powinno się ją czytać i polecam. Jeszcze o niej opowiem na pewno w podsumowaniu grudniowym. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Ta będzie troszeczkę milsza, bo już mi się zrobiło strasznie smutno, jak mówię o tym Na zachodzie bez zmian. Naprawdę ta książka tak mnie uderzyła jakoś, powiem wam, że to jest dramat. Dalej, Karp. Książka, która dała ci odrobinę radości. Nie jestem pewna, czy Karp daje wszystkim odrobinę radości. Ja Karpę nawet lubię, aczkolwiek nie jest to jakaś moja ulubiona potrawa i jem ją raz w roku tylko na czas świąteczny. Albo nawet i nie wtedy. Bo mojego męża się chyba nie je w ogóle karpia, bo nikt nie lubi. Także tak, książka, która dała mi odrobinę radości. Muszę wspomnieć o dynastii Miziołków i tutaj mam do pokazania obydwa tomy, bo niedawno pojawił się drugi tom po latach, wznowienie jakby historii Miziołków. Ja sobie tę książkę przesłuchałam na Empiku, natomiast Hubert jak usłyszał, że są Miziołki, druga część, to chciał ją mieć na papierze, bo chciał przeczytać. No i co, wracamy tutaj do tej sympatycznej rodziny. Tutaj była historia chłopca, Miziołka właśnie, jego perypetie szkolne, perypetie na podwórku, potyczki z rodzicami, z rodzeństwem i on miał tutaj młodszą siostrę, którą nazywali Kaszydło i tutaj jest historia tego Kaszydła, czyli Kaśki, już po latach, ona ma tutaj 12 lat i tak naprawdę to jest trochę powtórzenie tej samej historii, ale na nowy sposób i prawdopodobnie będzie i trzeci tom, chociaż, no nie wiem, zobaczymy, bardzo miła książka, dała mi no takie trochę wytchnienie między trudniejszymi jakimiś lekturami i polecam bardzo, jeśli macie ochotę się troszeczkę odprężyć w okresie świątecznym. I drugą książką, a w zasadzie komiksem, o którym ja często tutaj wspominam, ale naprawdę lubię te komiksy. Witch daje dużo radości, szczególnie osobom, dla których to jest nostalgia związana właśnie z serią dzieciństwa. Ja zbierałam te komiksy i lubię sobie wracać do świata nastoletnich czarownic, czarodziejek. I też w ogóle ta kreska, to jak to jest narysowane, dla mnie wizualnie, estetycznie, no daje mi to dużą satysfakcję oglądanie tego. Ślicznie są narysowane te dziewczyny, także polecam. I kolejna kategoria Kutia, książka słodka jak miód. No i Kutii u nas w domu nie ma, ani u mnie, ani u Huberta. Kiedyś chyba to jadłam, ale to chyba w ogóle nie jest mój klimat. Ponoć słodka jak miód, więc wybrałam kolejne dwie książki i też coś, o czym rzadko wspominam, czyli Kurczaczek i Salamandra, mały zbiorek opowiadań Anety Jadowskiej. Tu są trzy opowiadania, które należy czytać po
serii o Witkacym i Podorze Wilk. I teraz jak o tym myślę, to też po Nikicie, bo pojawia się tutaj bohater z Nikity w ostatnim opowiadaniu. Także warto to przeczytać jako taką wisienkę znowu na torcie. I czemu to jest książka słodka? Bo ogólnie Aneta Jadowska, moim zdaniem, wiem, że nie wszyscy się ze mną zgadzają, potrafi zrobić bardzo taki rodzinny, ciepły klimat. I w tej serii to jeszcze, w tej książce to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej wybrzmiewa, ponieważ to są historie związane z dziećmi, związane z macierzyństwem, z tacierzyństwem, z ojcostwem, czy też po prostu no, z taką przyjaźnią z dziećmi, niekoniecznie związaną z byciem jakby rodzicem. No i mamy trzy historie z Dorą i z, jak się nazywał ten jej diabeł, Miron, z Dorą i z Mironem, potem historia z Witkacym i na koniec z Nikitą i też właśnie z dziećmi to są historie, więc one są takie ciepłe, wzruszające momentami. Szczególnie to pierwsze opowiadanie mi się bardzo podobało, właśnie o salamandrze i granie z ogniem. Także słodziutkie. Także super, polecam. I jeszcze chciałabym wspomnieć o jednej książce, a właściwie o serii, która jest słodziutka do bólu, a mam na myśli serię Do wszystkich chłopców, których kochałam. Ja tu pokazuję drugi tom, Zawsze i na zawsze, bo pierwszego nie mam po prostu, ale chodzi mi ogólnie o tę serię. To jest historia Lary Jean, która jest słodką nastolatką, wiecie, liceum i kocha się w różnych chłopakach, co chwilę ma nową sympatię i pisze do nich listy, ale ich nigdy nie wysyła. No i pewnego razu okazuje się, że ktoś wysłał do tych chłopaków te listy, no i pojawia się drama, rozpoczyna się właśnie akcja. Nasza główna bohaterka musi sobie radzić z tymi uczuciami, no i oczywiście, wiecie, sweet romance. To jest ogólnie seria młodzieżowa, raczej dla dziewczyn, ale wiem, że wiele osób się lubi nawet w starszym wieku zagłębiać w takie historie i polecam w sumie, bo jest sympatyczny mega. Jeśli lubicie takie klimaty, to zapraszam. Kolejna kategoria to Kapusta z grochem, książka, w której jest strasznie namieszane. Miałam trochę problem z wyborem, ale sięgnęłam w końcu po Battle Royale, czyli książkę, którą też w ogóle myślałam, żeby dać do innej trochę kategorii, czyli do niepopularnej opinii. I już mówię Wam dlaczego. Otóż dlatego, że wydaje mi się, że wielu osobom ta książka dużo bardziej się podobała niż mi. Nie jest to zła pozycja, ale liczyłam na coś więcej, miałam bardzo wysokie oczekiwania i trochę się zawiodłam, bo w tej książce no, jest tego za dużo. Jest zbyt wielu bohaterów, imiona mylą się, wydaje mi się, w większości Polaków, bo nie kojarzymy tak dobrze tych japońskich imion i szczególnie dla mnie, kiedy litera pierwsza się zgadzała, kiedy po prostu, nie wiem, była osoba na K i potem znowu imię na K, to mi się te osoby mieszały, myliły. Niby tutaj autor dość no, sensownie robi, bo każdy z bohaterów ma jakąś swoją jakby oryginalną historię, swoją przeszłość, jakieś tam wspomnienia, więc to w zasadzie ich trochę od siebie odróżnia, ale z drugiej strony nie zawsze to zdawał egzamin i nie zawsze byłam w stanie rozpoznać dane osoby. Wiadomo, pod koniec im mniej zostawało tych bohaterów, tym bardziej już człowiek kojarzył, kto jest kim, ale jednak. A jeszcze tak dla przypomnienia, to jest książka, taki trochę pierwowzór Igrzysk Śmierci. Zostaje porwany autokar z gimnazjalistami, jest ich 40 ileś chyba? 20 dziewcząt, 20, 21 dziewcząt, 21 chłopaków i oni są zmuszeni, żeby walczyć ze sobą na wyspie, aż zostanie jeden, który przeżyje i który wygra właśnie to Battle Royale. Także o tej książce chciałam wspomnieć. A jeszcze mam do przypomnienia książkę, którą ja już się jej pozbyłam, ale czytałam ją też kilka miesięcy temu i to jest książka Johna Hoopera Włosi. I wspominam o niej dlatego, że tam było bardzo wiele grzybów w tej kapuście i było bardzo wiele wątków, które autor chciał poruszyć, żeby przybliżyć nam, ludziom, nie Włochom, przybliżyć kulturę włoską, historię włoską, włoską mentalność i tak naprawdę całą istotę bycia Włochem i to trochę nie wyszło, bo było tam właśnie zbyt wiele tematów potraktowanych zbyt powierzchownie, często skrótowo, stereotypowo, czy też wręcz nie do końca zgodnie z prawdą. Także moim zdaniem ta książka była totalnym poplątaniem z pomieszaniem i nie polecam akurat i myślę, że możemy iść dalej. Kompot, domyślam się, że z suszu. Książka, o której masz niepopularną opinię. I najpierw powiem, że ja o samym kompocie z suszu mam niepopularną opinię, bo wydaje mi się, że nikt tego nie lubi, a ja to bardzo lubię. I wiadomo, nie piłabym tego może codziennie, ale tak raz w roku na tę Wigilię
to powiem Wam, że ten kompot wchodzi i fajnie. W zeszłym roku chyba nie mieliśmy kompotu z suszu, ale chyba w tym roku muszę się postarać. Więc kompot, o którym masz niepopularną opinię, książka, o której masz niepopularną opinię. Mam tutaj jedną, którą przesłuchałam w audiobooku, ale mam ją też w papierze i przesłuchałam ją w grudniu, więc o niej nie słyszeliście i nie wiecie, że czytałam. Tylko przetrwaj noc Rileya Sagera i ogólnie na tej książce ludzie wieszają psy. Spodziewałam się naprawdę bardzo złej książki, ale powiem Wam szczerze, ta różowa Zamknij wszystkie drzwi była o wiele słabsza moim zdaniem. Tutaj, owszem, to nie jest jakieś cudo i ja tutaj nie będę mówić, że macie to przeczytać, bo to jest najlepsza książka pod słońcem. Ta książka ma masę wad. Ale ja się spodziewałam tak czegoś złego, że w ostatecznym rozrachunku się całkiem dobrze bawiłam właśnie na tym thrillerze. Tu mamy sytuację tego rodzaju, że na kampusie grasuje seryjny morderca, który zabija młode dziewczyny i wyrywa im tam ząb w ogóle. No i jedną z ofiar jest przyjaciółka naszej głównej bohaterki, która ma na imię Charlie. Charlie postanawia zwiać z uniwersytetu. W zasadzie nie jest do końca wytłumaczone na początku, dlaczego ona ucieka. I to było dla mnie niejasne. Ale na ten moment wystarczy, że będziecie to wiedzieć. No i ona na tablicy ogłoszeń daje swoją karteczkę, że chce pojechać jakby gdzieś tam do swojego domu i czy ktoś by chciał ją podwieźć, tak jakby, czy ktoś jedzie w tym samym kierunku. No i zgłasza się do niej mężczyzna. No i oni jadą. I tak książka wydaje się w pewnych momentach przewidywalna, ale jednocześnie nie. I ten czas, kiedy nasza główna bohaterka jechała tym samochodem, powiem Wam, że się naprawdę stresowałam i naprawdę duże emocje we mnie wywoływała ta historia. Takie napięcie, taki strach właśnie. Później może trochę to opadło, ale generalnie ja tą książkę w miarę polecam. Nie zrażajcie się do niej. Jeśli podejdziecie do niej, myślę, z takim czystą głową, to możecie się jeszcze na niej dobrze bawić. Oczywiście no, trzeba przymknąć na jakieś niedociągnięcia oko, ale generalnie no, nie jest aż tak źle. I ja mam też niepopularną opinię o książce Alicja, autorstwa Christiny Henry, ponieważ ta książka i z perspektywy czasu tym bardziej nie do końca mi się podobała, bo wydaje mi się, że był bardzo duży hype na tę książkę, bardzo wiele osób ją polecało, a dla mnie ona była mocno średnia. Była bardzo podobna do takiej gry komputerowej, jakiejś ze słabą fabułą, gdzie trzeba było tylko od punktu do punktu przechodzić, wykonywać jakieś zadania i odsyłali się do kolejnego punktu. To jest retelling Alicji w Krainie Czarów, ale taki mroczny, krwawy i brutalny po prostu. Generalnie ten pomysł, ten koncept w ogóle, żeby opowiedzieć Alicję na nowo w brutalny sposób dla dorosłych, w taki horrorowy, w takim horrorowym stylu, to jest super pomysł, ale nie do końca wykonanie tutaj moim zdaniem się udało. Prawdopodobnie drugą część kiedyś przeczytam, ale dla mnie to nie było żadne cudo i myślę, że rzadko tak się mówiło o tej książce, raczej w kontekście pozytywnym się wspominało o Alicji w bookmediach ogólnie. No i myślę, że też dość niepopularną opinią jest moja miłość do Jerzycjady, bo wiem, że sporo osób, szczególnie młodszych, nie docenia tych książek, nie lubi. Część osób ma uzasadnione zarzuty wobec tej serii. Natomiast ja, znając zarzuty, znając niedociągnięcia ewentualne, to ja i tak kocham tę serię. I pojawił się właśnie Kwiat Kalafiora do przesłuchania na Legimi, także jeśli chcecie, to polecam. No i jeszcze o Jerzycjadzie wspomnę w tym filmiku, także lecimy dalej. Następne pytanie. Pierogi z kapustą i grzybami. Książka, do której chcesz wracać. Rozumiem, że do pierogów się wraca, się je odgrzewa. Pierogi są najlepsze. Ulubiona moja potrawa wigilijna. I mam tutaj do pokazania znowu tą Jerzycjadę, do której wracam i wy to wiecie. W sumie chciałabym też wrócić do Harry'ego Pottera. W którymś filmie mówiłam, że nie chciałabym wrócić, ale mi się zmieniło i chciałabym do tego świata sobie powrócić. Ale główną książką, o której chcę wspomnieć w tym punkcie, w tym pytaniu, jest Genialna przyjaciółka autorstwa Eleny Ferrante. I ja naprawdę chcę, żeby tę książkę przeczytał każdy, a wspominam o tej serii dość rzadko, a szkoda. To jest historia, która złapała mnie za serce ze względu na ten
włoski klimat, który uwielbiam ze względu na świetne kreacje bohaterów, ze względu na toksyczną przyjaźń, na te skomplikowane relacje, które są odmalowane w bardzo realistyczny sposób, w bardzo sugestywny sposób. To jest historia ogólnie pokazująca nam trochę tą przeszłość we Włoszech, w Neapolu, tą biedę oraz to, w jaki sposób nasza główna bohaterka Elena, również notabene, z tej biedy wychodzi, ale w jaki sposób jakby ta jej przeszłość, ta jej rodzinna spuścizna trochę na nią oddziałuje przez całe życie, jakoś tam kształtuje jej psychikę. To jest historia ogólnie o tym, że poznajemy Elenę, kiedy jest już osobą w wieku chyba tam 60 lat i dostaje informację, że jej przyjaciółka z dzieciństwa, Lila, zaginęła bez śladu. Zaginęła w ten sposób, że nawet w domu została wycięta ze wszystkich zdjęć. Po prostu ślad po niej zaginął. I w ten sposób Elena jakby wraca do tego swojego dzieciństwa, do tego Neapolu lat 50., 60., do tej biedy, do tego brudu, do tej wulgarności. Istnieje swoją opowieść przez 4 aż tomy, kiedy to poznajemy właśnie całe jej życie z historią właśnie Neapolu i innych włoskich miast w tle. Historia przemian też społecznych we Włoszech, no i historia niezwykłych relacji, niezwykłej przyjaźni. Bardzo inspirująca dla mnie książka, bardzo ważna dla mnie książka i chciałabym do niej sobie wrócić, bo ja czytałam tę serię tylko raz i mam nadzieję, że ewentualnie przy rereadzie ona mi się równie spodoba. Dalej, Zupa grzybowa, książka z magicznym światem, do którego chciałabyś się przenieść. I ja właściwie na to pytanie już odpowiadałam przy okazji Q&A, ale może nie oglądaliście to, tak na szybko przypomnę, że chętnie wróciłabym do, weszłabym i zamieszkała w świecie baśnioboru. To jest świat, który absolutnie mi się kojarzy z wakacjami u babci i dziadka na wsi. I nie bez powodu, bo i tutaj Seth i Kendra, nasi główni bohaterowie, rodzeństwo, jadą na wakacje do dziadków, którzy okazują się być opiekunami baśnioboru, czyli takiego rezerwatu dla magicznych stworzeń, magicznych istot. Tutaj pojawiają się wróżki, pojawiają się satyrowie czy fauny, zawsze mi się mylą, w każdym razie kozłonogi. Tak, i pojawia się masa tutaj stworzeń różnych, które są pod ochroną przed zwykłym światem. Nasi bohaterowie tutaj się wplątują w różne przygody, bo to jest też seria dla dzieci. Te przygody, no w każdym tomie jakieś zagrożenie względem baśnioboru się pojawia. Także piękny świat, moim zdaniem bardzo ciepły, bardzo sympatyczny i no, taki uroczy po prostu. W takim bym mogła żyć, myślę, że bym mogła nawet przeżyć. Jeszcze myślałam, żeby powiedzieć o świecie jadowskiej, ale przypomniało mi się Nevermore, czyli też książka, którą czytałam chyba w grudniu w zeszłym roku i żałuję, że prawdopodobnie w tym grudniu nie mogę sobie drugiego tomu przeczytać, bo już chyba nie zdążę, ale świetnie by było to zrobić, bo te historie mi się kojarzą tak grudniowo. To jest świat również fantastyczny. Poznajemy tutaj Morrigan Crow, która jest tak zwanym przeklętym dzieckiem, co oznacza, że wszyscy w całej miejscowości uważają, że to, co złego się przydarzy, to jest jej wina. Bo źle spojrzała, bo nie wiem, po prostu przeszła i jakby ściąga na mieszkańców wszystkie nieszczęścia. No i to przeklęte dziecko jest skazane na śmierć w dniu chyba 11 urodzin. Nie pamiętam już tego tak dokładnie. Po prostu ta dziewczynka powinna umrzeć, bo taki jest los zwykle tych dzieci przeklętych. Natomiast dzieje się inaczej. Trafia do magicznej krainy. Ma możliwość wejścia do szkoły takiej magicznej, do Towarzystwa Wunderowego w późniejszej kolejności. I ogólnie tutaj ten tom opowiadał o różnych zadaniach, które musiała wykonać Morrigan, żeby wejść właśnie do tej szkoły, żeby móc się uczyć no, na taką jakby czarodziejkę, magika, nie wiem. Też do końca właśnie nie pamiętam już, o czym to opowiadało tak w szczegółach, bo mocno mi ta książka w pamięć nie zapadła, ale zapadł mi klimat i takie ciepło też bijące z tej książki. To są właśnie dobre książki dla dzieci, które mają sobie takie ciepło rodzinne też i no, takie sympatyczne, przyjacielskie, przyjazne, że chciałoby się żyć w tym świecie. To jest moim zdaniem coś świetnego. Kolejne może pytanie już, żeby nie przedłużać. Kluski z makiem. Książka, która coś po sobie zostawiła. Czyżby mak w zębach lub w aparacie ortodontycznym. To prawdopodobnie mój los w tym roku. Jeśli chodzi o książki, które coś zostawiły po sobie, to tak.
Chciałabym wspomnieć o Steinbecku, o myszach i ludziach. Książka, która mi się kojarzyła trochę z kwiatami dla Algernona. I w zasadzie zarówno kwiaty dla Algernona, jak i Na zachodzie bez zmian też bym mogła przypiąć do tej kategorii. Myszy i ludzie to jest historia tocząca się w czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że nic nie mylę. Wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych. I dwóch mężczyzn przemierza kraj w poszukiwaniu pracy, mają marzenie, żeby zdobyć pieniądze, żeby zamieszkać po prostu i zacząć żyć normalnie, ale póki co muszą zarabiać i krążą i szukają pracy. I w zasadzie to, co ja teraz opowiedziałam, to w żaden sposób nie jest interesujące i nie jest zachęcające. Natomiast ta książka jest, uwierzcie mi, naprawdę wartościowa i zostawi w Was smutek, zostawi Was takie zaniepokojenie, zostawi w Was taką litość, współczucie. Bardzo wiele emocji się kłębi po przeczytaniu tej książki, bo budzi ona naprawdę masę współczucia, empatii. Jednocześnie zostawia trochę pustkę, więc no, jest po prostu ciężka. Jest ciężka, ale jest ważna i moim zdaniem powinno się ją czytać. Jest na tyle krótka, że możecie po prostu dać Steinbeckowi szansę w tym momencie z taką krótką książką. I jeszcze książka, która wyskakuje z lodówki, ale warto, żeby każdy ją przeczytał, czyli Wrony Petry Dworzakowej. Historia, która zostawia po sobie również dziurę w sercu. Historia pewnej czeskiej, zwyczajnej rodziny, w której jednak dzieją się złe rzeczy, pojawia się przemoc psychiczna, taka bardzo nieoczywista, taka subtelna, ale czytelnik właśnie zapoznając się z losami naszych bohaterów, widzi, że coś jest nie tak i ta książka no również generuje pokłady współczucia wobec tej głównej bohaterki. Bardzo dużo smutku zostawia po sobie. Zostawia nas też tak naprawdę z otwartym zakończeniem, które można sobie interpretować na różne sposoby i to też jest przerażające, bo każdy sposób prawdopodobnie jest rozdzierający. No i co? No i myślę, że tyle już o tej książce było powiedziane na różnych kanałach, na różnych profilach instagramowych, że ja tu już wiele nie muszę dodawać. Jeśli nie czytaliście, to musicie. Musicie przeczytać Wrony. Następne pytanie i następna kategoria to Piernik, czyli książka, która przyciągnęła Cię okładką. No i teraz miałam trochę problem, bo nie chcę pokazywać kolejny raz serii butikowej ani ekskluzywnych wydań Świata Książki, bo już słyszeliśmy o tym 100 razy. Natomiast wzięłam dwie książki, których nie przeczytałam jeszcze, ale na pewno je przeczytam, a to są typowo książki, po które mogłabym w ogóle nie sięgnąć, gdyby nie to, że mają naprawdę piękne okładki. I tak, pierwszą z nich jest Sundial Katriony Ward, o której ja już dużo mówię i często mówię, że ją przeczytam, a dalej to się nie wydarzyło. To jest thriller, historia rodziny chyba, w której dziecko, dziewczynka ma takie niepokojące zainteresowania, jakieś wygrzebuje kości z ziemi i tak dalej i w niepokojący sposób się w ogóle zachowuje. I mamy matkę, która ucieka przed swoimi demonami i chce trochę tą swoją rodzinę przed tą swoją przeszłością ochronić. No i nie wiem, ponoć jest ta książka bardzo pokręcona, a ja ją tutaj pokazuję ze względu na to, że no, że pięknie wygląda. Mamy tutaj takie piękne, metaliczne wykończenia. Ładnie te kolory też ze sobą współgrają, także dla mnie piękna jest ta okładka, ale jeszcze cały czas czeka na mnie do przeczytania. W przyszłym roku raczej. I tutaj w sumie kolorystyka w miarę podobna. Północ w Everwood. Wydaje mi się, że też nie zainteresowałabym się tą książką, gdyby nie okładka i gdyby nie to, że w grudniu mam za zadanie ją przeczytać, bo wygrała w głosowaniu na Instagramie. Także Północ w Everwood z pewnością przeczytam na przełomie grudnia i stycznia. To jest taka, wydaje mi się, bardzo świąteczna historia, porównywana do Dziadka do Orzechów. No i co? Jest taka piękna, błękitna, wykończenia też złote tutaj, złocenia. To jest historia baletnicy, która chyba zostaje przeniesiona do jakiegoś magicznego świata. Ponoć książka dla dorosłych ogólnie i taki retelling właśnie dorosły Dziadka do Orzechów. Mi się Dziadek do Orzechów, szczerze powiedziawszy, nie za bardzo podobał, ale wydaje mi się, że ta książka ma szansę do mnie bardziej przemówić i będę ją czytać w tym miesiącu jeszcze z pewnością, na pewno ją zacznę. Kolejna kategoria, tutaj sporo książek pokażę. Makowiec, książka, która kojarzy Ci się z domem lub z członkami rodziny. I mam tutaj kilka książek do pokazania. Po pierwsze,
Po pierwsze, jedna z ważniejszych książek, które czytałam w tym roku, czyli Noce i dnie, to jest ulubiona lektura mojej babci, więc również ja po nią sięgnęłam i bardzo mi się spodobała. Saga rodzinna, losy rodziny Niechciców na przestrzeni wielu, wielu lat, dziesięcioleci w zasadzie, z historią Polski w tle. Naprawdę monumentalna historia, bardzo obszerne dzieło, ale napisane bardzo przystępnym językiem i ci bohaterowie, ta psychologia bohaterów, to jest coś, co mnie kupiło. I też tutaj moja niepopularna opinia, Barbara moim zdaniem jest świetną bohaterką. Jest irytująca, ale jakby doceniam to, w jaki sposób ona została skonstruowana. I no, naprawdę przeczytajcie tę książkę, bo no, to jest książka niby polska, taka trącąca trochę lekturą szkolną, więc może nie każdego to zachęci, ale naprawdę czytamy te klasyki angielskie, amerykańskie, różne, a mamy takie skarby polskie, więc ja bym chciała, żebyśmy po polskie książki sięgali i Noce i dnie też jest tą lekturą, która ma szansę naprawdę wiele osób zainteresować i wiele osób zachęcić, bo to, że polskie nie znaczy od razu, że musi to być paździerz. Jeśli chodzi o książki, które kojarzą się na przykład z moim tatą, to książka, której nie czytałam, Moja rodzina i inne zwierzęta, Gerarda Daryla. Mój tata bardzo lubi przyrodę, naturę, tego typu sprawy i też bardzo, bardzo mi polecał zawsze historię tego przyrodnika angielskiego, który swoje dzieciństwo spędził w Grecji, na wyspie Korfu. I to jest historia właśnie takiego przyrodnika, zoologa, który ze swoją rodziną, taką zwariowaną dość, odkrywa świat, odkrywa przyrodę. Szczerze mówiąc, ta książka wydaje mi się być dość ciężko napisana i w trudny sposób, ale na pewno się kiedyś zapoznam. I jeszcze z moim tatą bardzo kojarzy mi się Haruki Murakami, bo mój tata miał taki okres, że czytał tego Murakamiego bardzo dużo i też bym chciała wrócić do tych książek, szczególnie, że ja przeczytałam tylko Norwegian Wood, który też bym chciała przeczytać jeszcze raz. Jestem ciekawa lektury po latach, ale też chciałabym przeczytać na przykład książkę coś tam o jakimś bezbarwnym chłopaku. To też może być ciekawa historia. No i co? Prawdopodobnie poczekam z tymi azjatyckimi lekturami na azjatycki miesiąc, czyli prawdopodobnie na luty. Jeszcze, jeśli chodzi na przykład o moją mamę, to mi się najbardziej tutaj kojarzą książki, które już pokazałam. Harry Potter, bo Harry'ego moja mama przyniosła jakby do domu i pierwszego czytała. Pamiętam, że dostaliśmy te książki pod choinkę i pamiętam, że nie chciałam ich czytać, bo myślałam sobie, że to musi być coś słabego. A potem, tak jak wiele osób, przepadłam i również moja mama jakby zapoczątkowała jerzycjadę w naszej rodzinie, także również jerzycjada mi się kojarzy z domem, z rodziną. No i Opowieści z Narni. Tutaj jakby nie dopasowuję tego do żadnego członka rodziny, ale po prostu to są historie takie mojego dzieciństwa, które czytałam wielokrotnie, które mi się kojarzą właśnie również z domem. I to tyle, jeśli chodzi o to pytanie. I teraz ostatni już punkt. Chleb, czy też opłatek, książka przeczytana w tym roku, którą chcesz się podzielić z innymi. I ja ogólnie się dzielę z Wami wszystkimi moimi książkami. Natomiast dwie książki, które bym chciała Wam tu pokazać, o których nie mówiłam zbyt wiele i których też jeszcze do końca nie przeczytałam, ale już wiem, że będę je polecać. I tak, Persepolis, czyli komiks, historia dziewczynki, która wychowywała się w Iranie, opowieść z wielką historią w tle, która moim zdaniem pozwala nam trochę lepiej zrozumieć Iran, te okolice, co tam się działo, dlaczego teraz tam jest tak, a nie inaczej, jakie jest podłoże konfliktów. Mi się wydaje, że ta książka więcej mi tłumaczy niż niejedna lekcja historii w szkole. Także myślę, że wiele osób też doceni tę historię. Ona jest też dość klasyczna. Był film na podstawie tego komiksu, taki obrazkowy jakby. I wydaje mi się, że chciałabym się tą książką, po prostu tym komiksem z Wami podzielić. Mogło dojść do niespodziewanej zmiany kadru, bo miałam telefon ogólnie, musiałam odebrać. A chciałabym opowiedzieć jeszcze o jednej książce w tej kategorii, którą właśnie, książkę tę chciałabym Wam polecić w tym pytaniu o chleb, opłatek. Chciałabym tą książką się z Wami podzielić. I to jest oczywiście Szczygieł, Donny Tart. Znowu, tej książki jeszcze nie przeczytałam, jestem w połowie. Natomiast już w tym momencie wydaje mi się, że mogę ją z czystym sumieniem polecać. Nie wiem, co tam się zadzieje na koniec, może jeszcze mnie to zawiedzie, ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Ta książka jest napisana świetnym językiem, takim bardzo kwiecistym, bardzo plastycznym, ale przy tym bardzo przystępnym, więc również osoby, które nie do końca
przepadają za takim ciężkim językiem klasyków, powiedzmy na przykład, z takim, nie wiem, staromodnym językiem, to myślę, że te osoby docenią szczegóła, bo to jest naprawdę, ja się naprawdę bałam tej książki i myślałam, że będzie napisana w jakiś taki cięższy sposób, mimo że czytałam tajemną, więc nie wiem do końca dlaczego tak jest, ale się bałam, natomiast ten język naprawdę wynagradza i jest bardzo też plastyczny. Te sceny tutaj się wyświetlają w głowie bez żadnego wysiłku. Też wydaje mi się trochę dlatego, że ta książka nawiązuje jakoś do takich typowych filmów, mam wrażenie, że ze względu na to, że my w Polsce tak mocno też patrzymy na Stany Zjednoczone, że dużo tych filmów amerykańskich oglądamy, to no, na przykład jakieś sceny te w Nowym Jorku, no to już mamy w głowie pewien obraz, bo wiele tych obrazów pamiętamy właśnie z ekranu. A co jeszcze, ta książka jest bardzo dynamiczna. Ta książka, w tej książce dużo się dzieje, mimo że no, ta objętość tutaj sugeruje, że może tu być dużo gadania, i trochę tego gadania jest generalnie. Mogłaby ta książka być odrobinę krótsza, ale wydaje mi się, że to jakby nie jest jakiś mankament nie do przejścia, bo tutaj jest co chwilę zmiana scenerii, zmiana miejsca, zmiana bohaterów. I ten nasz główny bohater Tio, on naprawdę ma wiele przygód, spotyka na swojej drodze masę osób, każdy jest w jakiś sposób wyjątkowy i no, te przygody w każdym miejscu też są wyjątkowe i takie no niepowtarzalne. Dla porządku jeszcze ogólnie wspomnę. To jest historia Tio, chłopca, który traci mamę. Traci ją w wypadku, traci ją podczas, już nie pamiętam, czy to był nawet zamach, podczas w każdym razie wybuchu w muzeum. No i Tio właśnie, mama umiera, a Tio jakby wychodzi w całości z tego wypadku i w jego ręce trafia szczygieł, czyli obraz, jeden też z ulubionych obrazów jego mamy. No i później mamy historię Tio, który tuła się po różnych domach, po różnych Stanach, bo to się toczy w Stanach Zjednoczonych. Też początkowa scena jest w ogóle w Holandii, więc domyślam się, że jeszcze później do tej Holandii trafi. I naprawdę wiele się tutaj dzieje, naprawdę wiele sytuacji tutaj, z wieloma sytuacjami Tio się mierzy i naprawdę wiele osób na swojej drodze spotyka. I ja tą książką chciałabym się z Wami podzielić. Może ktoś z Was w przyszłym roku sobie szczegóła przeczyta. Wiecie, nowy rok, nowe postanowienia, więc może chcecie czytać więcej grubych książek, to polecam Wam właśnie szczegóła na ten moment. I mam nadzieję, że ja do końca jeszcze tego roku przeczytam, zakończę szczegóła. Myślę, że to się może udać. Naprawdę dobrze się to czyta, przez tę historię się płynie, zapominasz w pewnym momencie, że czytasz, nie wiesz, na której jesteś stronie, tylko lecisz dalej. Także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. I to by było na tyle. Pytania mi się wyczerpały. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że zobaczyliście może coś nowego, jakąś nową książkę, o której dawno nie wspominałam albo o której jeszcze nie słyszeliście. I tyle. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione potrawy świąteczne i jakie są Wasze ulubione może książki albo które książki czytacie teraz. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Buziaczki, pa, pa.